dobry, pulpety kochane. Jak tam się macie na diecie? Dzisiaj odcinek o tym, co jeść, kiedy się odchudzamy, kiedy chcemy stopniowo, powoli, rozsądnie zrzucać zbędne kilogramy. Jest ze mną Agnieszka Kaniewska, ekspertka zdrowego żywienia Organic Pharma Zdrowia. Witam. Agnieszko, powiedz mi, moja droga, bardzo często to pytanie też pada podczas czatów i spotkań z moimi widzami. Czy warto zaczynać dzień od picia wody z cytryną? Warto zaczynać dzień od picia wody w ogóle. Jeśli cytryna ma sprawić, że ktoś wypije tą wodę chętniej, absolutnie tak będzie ok. Ale czy ta cytryna w tej wodzie nas odchudzi? Nie, no nie odchudzi. A ocet jabłkowy? Ocet jabłkowy jest bardzo dobrym produktem. Ma bardzo dużo potasu, więc przy nadciśnieniu oczywiście możemy go pić. Jest też taka teoria, że jak 15 minut przed każdym posiłkiem wypijemy wodę z łyżką octu jabłkowego, to będzie nam się mniej chciało jeść i to rzeczywiście niektóre osoby mówią, że to im się sprawdza. Naprawdę? Muszę spróbować, to bardzo ciekawe. No dobrze, a powinniśmy jeść 5 posiłków, 6 posiłków, 4, 3, są różne teorie. Dobrze by było, żeby przerwy między posiłkami wynosiły 3, a nawet już teraz mówi się o 4 godzinach. Mhm. Więc oczywiście zależy, jaki kto ma rozkład dnia, ale te 4 posiłki, myślę, są optymalne. A jak ktoś jest strasznym żarłokiem i dopiero przechodzi na tę dobrą stronę mocy i chce zmienić swoje życie, to czasem na początku może jednak 5 powinien jeść, bo jak był przyzwyczajony do tego ciągłego podjadania, to organizm się będzie domagał. Tak, ale jest właśnie sztuka, żeby tak skomponować talerz, żeby nie chciało się przez te 4 godziny jeść właśnie. No dobrze, no to skomponujmy w takim razie te 4 talerze, rozumiem, że one powinny być mniejsze i większe. Tak, zdecydowanie początek dnia i obiad, największy posiłek i później już coraz mniej, aż do tej kolacji, którą możemy jeść albo nie. Dobrze, no więc mamy tutaj, proszę bardzo, śniadanie. I teraz znowu mamy całe mnóstwo różnych teorii, bo niektórzy mówią tylko owsianka, suszone owoce i orzechy. Inni mówią nie, wręcz przeciwnie, jajka. To co w końcu? Rzeczywiście, można zrobić sobie próbę na sobie, po czym się jest najedzonym przez te 3-4 godziny. Czy po owsiance, czy właśnie po jajkach. Ja chyba bardziej po jajkach. Jeśli zobaczymy taki profil generalnie cholesterolowy na przykład, czy taką chronobiologię, ostatnie są badania, że rzeczywiście, żeby ten cholesterol jeść rano, do 12. Jajka. 2 wystarczą? No tak, zależy od zapotrzebowania. Mogą być 2, może to być 3, jajecznica czy szakszuka, prawda, która nam zajmie cały talerz. Do tego koniecznie muszą być jakieś warzywa. Warzywa, oczywiście, szakszuka, warzywa. Czyli co, bierzemy na przykład pomidory? Tak. Ile? 2 wystarczą? No tak, zróbmy, żeby ten talerz zajmował, żeby warzywa zajmowały połowę talerza. Czyli więcej. Więc papryka jak najbardziej. Dobrze, to ją odkroimy kawałek jej. Tyle powiedzmy. No tak, to my tylko pokazujemy, więc. Właśnie. I co jeszcze? Może jakiś listek sałaty oderwiemy? O tak, jak najbardziej. Sałata, tak. O. No, to jest symboliczne, można zjeść oczywiście dużo więcej tych listków, ale. Jasne. Mamy białko, mamy warzywa, rzeczywiście one zajmują znaczną część tego naszego śniadania. I teraz jest pytanie, jeść chleb czy nie jeść chleba? Niektórzy mówią, ja się odchudzam, w ogóle nie jem chleba, schudłem 38 kg. Właśnie według tej chronobiologii jedna kromka żytniego chleba jest dozwolona. Okay. Ale ma, nie być, ma być generalnie zero cukru, czyli nie mleko, prawda? Nie płatki na mleku, bo jest laktoza. Nie owsianka, jeśli owsianka z cukrem, z suszonymi owocami, tylko na przykład z tartą marchewką i z oliwą albo z masłem. No, ostatnio usłyszałam z ust jednej ze znanych bardzo specjalistek odżywienia, że fruktoza, która występuje przecież w owocach, jest świetnym i zdrowym zamiennikiem cukru. Czy to prawda? Jest to również cukier. I organizm tak samo na niego reaguje, jak na glukozę czy cukier, taki w cukierniczce, tak, który rozumiemy powszechnie jako cukier. Czy jeśli bym chciała, dołóżmy jeszcze ten kawałek chleba, ale czy jeśli bym na przykład chciała jeszcze zjeść jakiś owoc w ciągu dnia, no bo mówimy o tej fruktozie, która tam jest w środku i no jest po prostu cukrem, tak, najzwyczajniejszym w świecie, to czy ja te owoce powinnam zjeść na śniadanie czy na kolację? Najlepiej na podwieczorek. O. Nie na kolację.
Nie czyli ten podwieczorek, dobrze, który od przedszkola gdzieś tam powinien z nami zostać. A zanika. Tutaj mamy śniadanie. Czy coś powinniśmy pomiędzy śniadaniem a obiadem, który jak rozumiem jest również duży, powinien być, zjeść czy nie? Najlepiej nie. Najlepiej, żeby to było 3-4 godziny. W przypadku jak pracujemy, no to rzeczywiście taki obiad trzeba by było wziąć ze sobą do pracy wtedy. Zaraz to zapakujemy, ale co powinniśmy jeść na ten obiad? I tutaj jest tak, białko, węglowodany i warzywa. Białko, czyli na przykład, no oczywiście to jest tylko symboliczne, przecież całej tej tacki nie zjemy surowego mięsa. Jasne. Czyli rozumiem, powinno się znaleźć jakieś chude mięso na przykład. Tak. Jeśli jemy. A jeśli nie jemy mięsa? Fasola. Na przykład czyli fasola. Strączkowe. Tutaj mamy rzeczywiście wybór. To może wybór, być kotlet, tak? Prawda? Zakład z mielonego mięsa, czy kotlet z fasoli. I co do tego? I znowu później, warzywa. Później kaszę. Kasza, okej. Okay. Postawmy ją tak symbolicznie tutaj. Kaszę. I oczywiście warzywa, no tutaj już jakąś surówkę dobrze by było zrobić, czy sałatkę. Dobrze, no to też pokażmy, że symbolicznie powinno tych warzyw być tutaj dosyć dużo. O, powiedzmy, że aż tak. I to jest ten obiad, czyli też powinniśmy pamiętać o tym białku, tak, w postaci roślinnej albo zwierzęcej, o kaszy. Kasza jest najlepsza na odchudzanie. Tak, tak, to by była rzeczywiście, ale kasze mamy różne, rozumiemy też pod tym, czy ryż brązowy oczywiście. Czyli pełne ziarno. Pełne ziarno. Dobrze. I do tego jak zwykle bardzo dużo warzyw. Te warzywa powinny zajmować ile? Pół talerza obiadowego? Tak, pół talerza zdecydowanie. I też różne kolory, tak jak tutaj pokazałyśmy. I jak widzę kalarepę, to już mnie korci, żeby powiedzieć, tutaj jest super, są zachowane te listki, ponieważ te listki powinniśmy tutaj... Te z przodu mają mnóstwo witaminy A i nigdy ich nie wolno wyrzucać, a z tych listków większych najlepiej ugotować na nich zupę, bo to jest bardzo dużo dobrego tam. I przy okazji nie marnujemy jedzenia. I oczywiście tak. Dobrze, czyli mamy śniadanie, mamy obiad, co dalej? Podwieczorek. No i ten podwieczorek. I tutaj rzeczywiście to mogą być słodkie rzeczy. Ale na przykład proponuję spróbować taką słodką rzecz jak awokado z miodem. Okej, okay. Albo z ciemną czekoladą? A można spróbować tak, ja akurat znam takie połączenie. A z tego co tutaj mamy, bo akurat awokado nie przygotowałaś. Tak, ale oczywiście to owoce. Czyli jakieś, ale jemy jedną pomarańczę. Porcję, tak. Porcja to jest jedna, tak? Tak? Dobrze, i to jest wszystko? Co nam się zmieści w garści. Tutaj orzechy, prawda? Dobrze, i... ale też pokażmy ile. A. Które orzechy wybieramy? Wszystko jedno, jak to prawda? Tak, wszystko jedno, aczkolwiek dobrze, żeby było nasze orzechy, czyli orzechy włoskie, prawda, działające doskonale na mózg, bo taką moją... To są pekany akurat, takie tutaj to są. Ile pekany. To jest? Tyle? I taką naszą garść oczywiście. Czyli garścią się posługujemy jako takim miernikiem. Dobrze. I to już wszystko? To znaczy, no tutaj może być też serek, może być jogurt. Ale razem z tym jeszcze? No nie. Nie, tak, zamiast, tak? Tak, no takie okay, różne. No ale to dobrze, to jest podwieczorek zawsze, tak? I kolacja, też mały talerz. Tak, mały i coś lekkostrawnego. Super będzie właśnie łosoś, w ogóle ryba, dlatego że omega-3 i one nam pięknie w nocy się przyswoją, się wbudują do organizmu, właśnie zjedzone na kolację. Czy też talerz zupy. Zupy krem. Czyli jednak warzywa cały czas, dajemy te warzywa. Tutaj mamy jeszcze takie. Tu mamy jakieś bakłażana. Tak. Czy tu? Oczywiście z dodatkiem. Niewielkiej ilości. Tak, i też. To może weźmy marchewkę. I też oliwa nam. Czy tłuszcz będzie zawsze zmniejszał indeks glikemiczny, więc zupa zdecydowanie tak. Czyli to jest kolacja i tu nie jemy węglowodanów. Tak, tutaj nie jemy węglowodanów. I to jest rzeczywiście dla mnie dosyć duża zmiana, bo ja zawsze myślałam, że do każdego posiłku trzeba te węglowodany dokładać, a tu się okazuje, że jednak nie. Dobrze, czyli mamy cały zestaw, mamy śniadanie, które składa się z białka, warzyw i kromki chleba. Mamy na obiad chude mięso lub zastępnik roślinny mięsa, jakaś fasola, jakiś humus też, to jest dobry oczywiście pomysł. I też dużo warzyw, trochę kaszy. Ile tej kaszy powinniśmy jeść? I znowu garść. Garść, czyli niedużo. To pewnie będzie z 4 łyżki, prawda? 4-5 tak góra. Tak, może 1/4 talerza też zależy, kto ma jaką garść. Owoce na podwieczorek, to jest bardzo ciekawe, że na podwieczorek. Tak, i tutaj mogą być też węglowodany, takie jak, nie wiem, wafle ryżowe, czy coś, co jeszcze chcemy, jakieś dobre ciasto, które sami upiekliśmy. Z niewielką ilością? No, z ksylitolem na przykład, bez cukru.
i te orzechy i na kolację zupełnie już bez węglowodanowo, czyli białko i warzywa. No dobrze, czyli mamy 4 posiłki dziennie. Dla mnie odkryciem jest to, że rzeczywiście nie jemy węglowodanów na kolację i że nie jemy 5, tylko właśnie 4 posiłki. Ale mamy na przykład taką sytuację. Spieszymy się potwornie. Bo jest pośpiech, rano zjadamy śniadanie, bo nie trudno sobie ukroić kanapkę, złapać jakiegoś pomidora czy ogórka, pobiec do pracy, ale chcemy zabrać posiłek jak najszybciej się da, żebyśmy nie jedli głupot w tej robocie. I teraz, co możemy tak na szybko zrobić? Super by było, gdyby to śniadanie było na ciepło i wtedy możemy z tego chleba skorzystać i tą kanapkę ze sobą wziąć. Mhm. Ale również na przykład hummus, prawda, mieć, to rzeczywiście jest wygodne. Do tego pokroić marchewkę w słupki, czy ogórek, czy jedno i drugie. I takie rzeczywiście można na szybko też to zjeść. A czy możemy jeść kuskus? Generalnie kuskus jest z pszenicy twardej, czyli durum, więc nie działa tak jak biała pszenica i działa tak jak węglowodany złożone. Czy mogę w takim razie poprosić sałatę? Zrobimy taką na szybko sałatkę właśnie z kuskusem. Jasne. Może ona nie będzie aż taka przepiękna kulinarnie i też nie powinnam kroić sałaty, ale porwę tę sałatę. Tak, czyli musimy mieć jakieś zielone liście. Tak, jakieś zupełnie nie może być. Zielonych liści możemy jeść dowolnie, oczywiście, prawda? Oczywiście, zielone jest tego się nie da. Odtruwający, tak, kolor, chlorofil. Dobrze, więc super. Dołóżmy do tego jakieś na przykład pomidorki. O. Może być cebula, może być ogórek. Tak. Co tam mamy? Bardzo ważne też, żeby się bawić w kolory, czyli żeby się doliczyć 5 kolorów na przykład. Tak jest. Takiej sałatce. Symbolicznie uznajemy, że tutaj jest 5 kolorów. Dobrze? I teraz co? Mam tutaj kuskus, który przygotowałam. To jest taka, rzeczywiście zalewa się tylko wodą i w zasadzie można to już tak, jeść. Ile tych łyżek tego kuskusu tu powinno być? No 5. 5, na taki porządny na obiad, taki, tak? Tak, tak, jako obiad i cały 2, 3, 4, 5. No ale czegoś tu chyba brakuje. Oczywiście, dobry winegret jeszcze musi być. Można też uprażyć wcześniej peski słonecznika, czy dyni i posypać. Powiedzmy, że to jest ten winegret. Tak, czy jakieś orzechy. Oczywiście mniej tłuszczu, więcej octu, prawda? Czy tak, wody tak, nawet. Tak, tak, czy wody. Mhm. Do tego jakieś orzechy mówiłaś, proszę bardzo. Może niech tym razem będą migdały. Tak, można też je w takich płatkach użyć, prawda? Wtedy jest to szybciej. Ile? No taką garść. Tyle. I czy to już jest pełen posiłek, czy jednak powinno się dodać jakieś białko. No właśnie. I jakieś białko. Czyli co możemy dodać? Może być feta, może być twarożek, może być parmezan, może być fasolka. Może być tuńczyk. Cieciorka, tuńczyk, super. Aczkolwiek dobrze by było też tą rybę trzymać na wieczór i rzeczywiście te omega-3 wieczorem zjeść. Bardzo ważne. Czemu? Właśnie, żeby z nich skorzystać. Aha, czyli one się lepiej przyswajają tak, wtedy wieczorem? Tak. To zostawiamy na wieczór w takim razie. Co możemy jeszcze tutaj dodać takiego białka? O, super. Po prostu. Jak najbardziej. Czyli jajko. Jajko jest... Co z tymi limitami na jajka? Cholesterol jemy do 12. Bez limitów, no ale generalnie też z rozsądkiem, prawda? Bo nie zmieścimy tyle, tak dużo jajek. Czy to wystarczy, żeby zabrać do pracy? Oczywiście. To już jest pełen posiłek. Jest pełen. To da nam siłę na ile godzin? Powinno dać na 4. Dobrze. To zabieramy, ale siedzimy w tej robocie i siedzimy, bo Polacy pracują bardzo długo i po 4 godzinach znowu jesteśmy głodne. I no co? Tak, czyli ten podwieczorek, mieszanka studencka myślę jest takim symbolicznym rzeczywiście, czyli suszone owoce i orzechy. No i znowu ta ilość. Gdzie tutaj? To jeszcze wymieszam. O. Tylko chyba za dużo już teraz, prawda? Tak właśnie. Jeszcze te suszone owoce, jeszcze ich tutaj brakuje. Dobrze. I znowu. Tyle? Tak, i znowu ta garść, no ale jedzmy to smakując każdy kęs. Dobrze. To i tylko to, czy coś jeszcze? Owoc jakiś? Jabłko na przykład można zjeść? Tak, oczywiście. No tak jak mówiłyśmy, podwieczorek jak najbardziej. Czy warzywa możemy jeść do woli?
I czy wszystkie? W formie, to znaczy dowoli, w takim sensie, że nie strawimy ich tak, jeśli będziemy rzeczywiście przesadzać. Bo... Ale na przykład jeśli mam ochotę na ogórki kiszone i mogę jeść je cały dzień, to mogę jeść je cały dzień zamiast cukierków? Tak. A fasola? No z fasolą już jest troszeczkę gorzej, bo albo bierzemy taką ze słoika, albo jeśli sami ją przyrządzamy, bardzo ważne, żeby ją ugotować z glonem kombu. Tu mamy akurat sałatkę z glonów, ale glon kombu poprawi nam strawność, przyswajalność i rzeczywiście wtedy o wiele łatwiej będziemy trawić. Ale jak to się je? A to można zalać zimną wodą, poczekać 5 do 10 minut i oczywiście zjeść. To są bardzo gęste odżywczo. To jest produkt gęsto odżywczo, czyli w małej ilości znajduje się mnóstwo składników mineralnych. Także na diecie nieodzowne, dlatego że jeśli jemy mniej, prawda, żeby nie było jakichś niedoborów. Czyli powinnyśmy jeść jak najbardziej wartościowo, odżywczo, prawda? Tak. I tak te produkty gęste żywieniowe. No dobrze. To jest sytuacja, kiedy zapakowałyśmy obiad do pracy, zapakowałyśmy podwieczorek. To nie są trudne rzeczy do zrobienia, można to zrobić bardzo szybko, ale zdarzają się takie sytuacje, że nie mamy na to czasu. I jesteśmy głodne i ja mam mnóstwo koleżanek, które mają różne patenty na noszenie jedzenia w torebkach. Na przykład jedna z nich po prostu nosi zawsze ze sobą dwa jajka na twardo. Czy to jest dobry pomysł? Jajko to jest całość pokarmowa, więc zdecydowanie, tylko tak się zastanawiam technicznie, tak? Zapach tam gdzieś jest. W jakimś pudełeczku albo w słoiczku szklanym, prawda? Można, tak jak mówię, można wszystko, przenieść. Tylko brakuje czegoś zielonego, dlatego żeby nam się z żółtka przyswoiło żelazo, a z białka białko, dlatego że zielone jest też po to, żebyśmy dobrze przyswajali białko. Czyli jednak jeśli jajka, to z sałatą? Ze szczypiorkiem. Sałatą, coś zielonego. Okej, czyli to możemy rzeczywiście mieć w torebce. Co jest jeszcze takim dobrym pomysłem na taki nagły głód? Hummus? Hummus zawsze, jak najbardziej. Czy też takie wegańskie serki, ten jest na przykład na bazie nerkowców. Super, są przepyszne, sycą. Ten akurat jest też z nori, czyli z glonami, więc od razu nas wzbogaca. To tak, a gdy już zupełnie nie mamy do niczego dostępu, to gorąca woda. Ja rozumiem, ponieważ ten serek ma 438 kilokalorii, to raczej plasterek, a nie opakowanie. Oczywiście. Dobrze, czyli to też jest jakiś pomysł. A czy dobrym pomysłem jest serek wiejski? O, albo serek kozi, proszę bardzo. To jest też prosta rzecz do wzięcia do tego. Tak, proste, z tym, że nadal z warzywami, czyli coś zielonego potrzebujemy, żeby z tego białka skorzystać, prawda? No i też musimy pamiętać, że tutaj nie skorzystamy z wapnia, bo jednak wapń uciekł nam tutaj do serwatki z takiego serka. To prawda. Trzeba to uwzględnić. Czyli jogurt, maślanka zmieniać po prostu, prawda? Tak. Ale to z kolei też ma dosyć dużo białka, więc będzie nas syciło, prawda? Tak. Czyli 4 posiłki dziennie, a nie 5, to jest duża zmiana. Na śniadanie raczej białko, a jeśli owsianka, to na wodzie z olejem, tak? Z oliwą. Albo z oliwą. Na kolację żadnych węglowodanów. No i w ciągu dnia nie głodujemy. Dobrym patentem są jajka na twardo, żeby zawsze mieć w torebce albo hummus, albo na przykład serek wiejski. Tak. Bardzo dziękuję.